Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, a mianowicie czwartym modyfikacji Juran. Jesteśmy na latających wyspach i przy okazji zbieram również drewno dla pewnej mieszkanki, którą tam wcześniej znaleźliśmy. A tutaj widzę, że jest parę grzybów koło siebie. Ej, ten świat jest taki nie za ładny moim zdaniem. Stąd się teleportowaliśmy? Nie. Tu chyba mogę dalej jakby. Czaję. Czaję bazę. Spróbujmy przejść się tutaj, pozbierajmy trochę ziółek. Może znajdziemy też jakieś drewienko, bo drewna akurat potrzebujemy. Wow, ale nawala. Tak śmiesznie poczuć burzę w grze. I to tak obfitą. Nie pierdolnie nas? A, to są goblinsy. Trzy gobliny. Kości mają? Gnaty. Rzeczywiście, 20 wymagana siła, 10 obrażeń, 5 sztuk złota, nic tu nie ma. I kolejne też monety. Drewno, grzyby. Ale tego drewna pozdobywać teraz. Później mogę się wracać całą mapę po jedno drewno. Tak to będę już miał. Tu na środku jeszcze może by coś było. Ogniste ziele, ziele lecznicze. No i dobra. I kolejny teleport. Nazwę ten odcinek Latające Wyspy. Także... Latające... Przygotowałem sobie jak na razie 20 odcinków na numeratorze moim. Zobaczymy jednak ile... Ile to będzie. Ciemne grzybki. Co się dzieje? Nie wiem o co chodzi. Nie mam pojęcia co tu się stało. Ale to ten krajobraz wygląda jakby... Chociaż to nie są latające wyspy, a to są po prostu takie ukształtowanie terenu jest takie, a nie inne. Gra wymaga od nas zabijanie preriowych ścierwojadów, no. Solidny orzech do zgryzienia. Ale... Mamy doświadczenie. Pamiętam, że ze ścierwojadami nauczyłem się właśnie w ten sposób walczyć w modyfikacji, która nazywa się Kryjówka Korsarzy. Rok temu grałem jakoś w maju albo w czerwcu. I tam się właśnie tego nauczyłem. No i dobra. Kolejne drewno.
Ile tego już drewna mamy? Wiecie, tu trochę tam i koniec końców 6. Z 20. Z 20. Także no to jest... Nawet nie połowa. Nawet niestety nie połowa. Ej tam. I gdzie mam teraz się udać? To jest bardzo dobre pytanie. Tu jest jakiś teleport. Ale ja tu chyba byłem właśnie. Funy potrzebuje drewna. Kabor i zioło. Okej. Okay. Bagiennego ziela, tak? Ile... Ojeju, no takie zadania zdobądź tyle bagiennego ziela, to jest żałosne. Przyjaciel Fischera. Zła małżonka. Zbroja. Okej. Okay. Bruno chce z powrotem od... Plac broni. 10 mięsek, sierp. Nauka. Juran. Wydaje się, że poza mną trafiło tu również kilka podłych ptaszków z Korinis. Powinienem na nich uważać. A to. O to chodzi. I co, oni się jakby steleportowali tutaj? Rozumiem. Aha, tam nie ma już. Czyli cały czas przenosi nas gdzie indziej. Denerwowałby mnie do końca gry. Że go nie zabiłem. Ziela lecznicze. Mgnista pokrzywa, ziela lecznicze. Ciemny grzyb. A tu coś będzie? Żebym tylko nie spadł. No będzie ciekawa sytuacja. Dobra, tu widzę, że jest jakiś teleport już. Ale... Drewienka żadnego nie znajdę? Dobra, widzę, że ja przemierzam kolejne i kolejne wyspy. Myślałem, że tu słoneczny aloes jest już. Korzeń leczniczy. Mięso kopacza, ciemny grzyb, mięso kopacza. Nie czaję tej modyfikacji. O co tu chodzi? Ale myślę, że fabuła będzie głębsza niż nam może się wydawać. Tu też jakieś żyjątko jest. Dobra, dwa szczury. Nic tu nie ma. No i dobra. Drewno. I parę grzybów. Serio, tutaj tej roślinności jest tak dużo, że my zbieramy praktycznie wszystko. Jest bardzo dużo. O, czyli co, oni będą ze mną walczyć? Czy to jest jakiś żart?
Polne pełzacze, które są wielkości mrówek, one będą nam zabierać 100% HP. Nie czaję tego. Weźmy inaczej kamerę, ulokujmy. No, coś tu jest, a nie roślina lecznicza. Nie mogę z nimi walczyć. Czytajmy grę, bo i tak nic nie znaleźliśmy. Zrobiliśmy kółko, a dostaliśmy dwa ataki. Czyli co, ja mam zabić wszystkich tutaj? A nie, tu jest po prostu drugi teleport. Czaję. Kolejne polne bestie. Z jedną może sobie dać radę, myślę. W jaki sposób miałem się w ogóle tutaj wzmacniać, skoro... No nie wiem, no są handlarze, jest, jasne. Ale za co? Za jakie? Skąd mam mieć pieniądze? Expa. Za takiego malucha. Szczaw królewski. Wow. To jest dosyć rzadkie ziółko. Dobra, tutaj zabijmy już wszystkich. Bo chętnie bym się rozejrzał. Trewienko. Szczerze wątpię, że znalazł tu drugie. Smocznego aloesu też Nimo. Dobra. Te wyspy każda przypomina poprzednią. Polny pełzacz. Ja będę musiał to jeszcze kiedyś powtarzać. Bo już nie wiem, gdzie ja byłem, a gdzie nie. Zabijmy wszystkie. Będzie łatwiej. Poza tym exp.
Może ja tę specjalizację dostaję z tego. Za poziomy. No właśnie. No nie. Fajnie, że ja zdobywałem... Ej, czekajcie. Nie zbierałem tych główek. A ja mam zadanie. Czekajcie. Zbroja. Żuwaczek. 5 głów polnych pełzaczy. 5 głów polnych pełzaczy. A to ja potrafię je zdejmować. Nie wiedziałem. Już teraz będę wiedział. Dobra, niech będzie. Drewienko kolejne. No nic ciekawego w tym odcinku nie ma. No nic nie ma dosłownie. Wkurwić się tylko można. Super fabuła. Juran. Modyfikacja naprawdę. Dream. Jaszczur? Głowy mi jednej brakuje. Cieniostwora. Co? Że jak ja mam niby to zabić? Ma, widzę, że się da. Nic tu nie ma. Dobre. Drewno. A i akurat więcej tego drewna musiało być przy pumie. No tak. No tak. 4 głowy, 13 drewna. Dobra. Wiecie, co jest najgorsze? Że my w ogóle nie zdajemy sobie sprawy, czy my dobrze idziemy, czy my coś innego powinniśmy robić w aktualnej sytuacji. Nic nie wiemy. No ale raczej tak, no co innego miałbym robić? Siedzieć w mieście i zbijać bąki? Gdzieś tu jakieś jaszczurki małe są, ogniste. O, tam jest jakiś stwór śmieszny. Ale te jaszczury się wtapiają w otoczenie. Strasznie. Czy to drewno naprawdę będzie wyliczone co do jednego? Bo jak na razie tak myślę. Tak właściwie to ja zwiedziłem już większość wysp. Więc nie wiem, co mnie jeszcze tu czekać będzie. A modyfikacja wydaje się mniejsza od Exodusa demo, w którego ostatnio grałem i moim zdaniem był spoczy. Co to jest za stworzenie? Morak. Dobra, trzeba uważać po prostu. Dobra, dwa ataki i nas nie ma, także...
200 expo, dwa surowe mięsa. To jakby był boss jakiś. Pomniejsze mięso. Pomniejsze mięso. Drewno. No i dobra. Szukamy kolejnych grzybków, kolejnych roślinek. Ej, patrzcie, jak niedaleko jesteśmy. Tutaj jest w ogóle jakiś most. A nie, to wiem dokąd, do tej jaskini. I tym dalej był przecież teleport ten pierwszy. My przejdźmy się po całej tej latającej wyspie, która latającą nie jest, ale my takie nazywamy. I tak będziemy. Proste, proste. Mogłem w sumie mapę kupić, chociaż po cholerę mi mapę, skoro tutaj wszędzie są teleporty i ja i tak bym nie doszedłbym do jakiegoś logicznego ciągu teleportacji. Jaki tu może być? Patrzcie, ile mamy roślinek. W cholerę. W sumie praktycznie wszystko zbieramy. Nie wiem, co się może mi przydać w tej grze. Może i rośliny lecznicze są wyliczone. No, jeśli tak, to mnie czeka jeszcze przechadzka. Bo nie wszystko zbieraliśmy. Dobra, mamy 17 drewna, czyli prawie nasza upragniona ilość. Niczego tu nie znajdę. Roślina lecznicza. No i dobra. Idziemy dalej. Piszmy grę. I koniec wycieczki po lasach. Jak widzę. Aha, kolejne drewno. Kurwa, nie mówcie mi, że to jest ostatnie drewno. Żuwaczek połzaczy jeszcze mi trzeba. Tak czy siak. I koniec wycieczki po latających wyspach. Koniec. Nie ma tak dobrze. Czyli co, pierwszy rozdział jakby będzie się tyczył tego pomagania tym ludziom, tak? Może dwa drewna zostały na tej wyspie, gdzie uciekłem od polnych pełzaczy. Albo może gdzieś indziej przeoczyłem. Nie no, to jest kurwa masakra, jeśli to jest... A, tu jest jeszcze jedno. Aha, rozumiem. Czyli to po prostu też i tak luzem gdzieś jedzieś. Okej. Mam wszystko już. Mam drewno. Mogę mięso usmażyć i tak samo oddać. Spoko. Nagrywamy ogólnie w 60 klatkach. Wspominałem to w sumie ostatnio. I w 4K, także ta... Czas potrzebny na zrenderowanie materiałów jest, no, z automatu oczywiście wyższy. Nie ma co się oszukiwać. Czasem to dochodzi nawet do 3 godzin przy materiałach, które na przykład mają powyżej 30 minut. No. Żaron. Kabor. Ktoś tam potrzebował bagiennego ziela. My idziemy spać. Powiedzieć wcześniej. Do następnego ranka. Mogę ci posprzedawać volt jakieś głupoty. Albo czekajcie, ja za ogony myszy miałem dostawać. Dobra, poddajemy zadania. Na początku, bo 100 golda będę potrzebował do jakiejś głupoty. Maruga. Ogony myszów. Ja sprawię szczurzych ogonów. 10 sztuk złota dostaliśmy. Biedakowi można tylko współczuć. No i dobra. Tak jakbym nie miał wystarczająco. Na samym odcinku tak chyba jeszcze raz się przejdę tą całą ścieżką, żeby... Bo potrzebuję jednej głowy, bo zaczę. Dobra, mogę usmażyć te mięsa i dać temu strażnikowi również. Kuchnia. Upiecz wszystko.
14 sztuk mięsa upieczono. No i dobra. Mamy również wyliczone mięsko co do jednego. A tutaj strażnik chciał to smażone. Szkicu miecza żadnego nie posiadam aktualnie, więc nie wiem, czy może będę musiał to ukraść, czy dostanę z jakiegoś innego zadania. Proszę o to mięso dla ciebie. Daję tutaj. Dobra, Edbata, weź to złoto w nagrodę. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Tak, potrzebuję jeszcze czegoś. No co, jest już tutaj bardzo zimno. Musisz wiedzieć, że moje plecy dłużej tego nie wytrzymają. Załatw mi po prostu 5 wilczych skór. Skąd ich kurwa znajdę wilcze skóry, skoro ja nie mam zdolności. Zdolności zdobywania wilczych futer. Może te stwory się tu respią, nie wiem, możliwe. O, szczur. Aj, nie było tych szczurów wcześniej. Dobra. I dobra. I mogę teraz 100 golda zapłacić temu jednemu. Nie pamiętam już nawet za co. A może wilk by miał... Ej, ale rzeczywiście, tutaj się stwory poryspiły. Taron. Trzeba uważać na to, co się mówi. Proszę, oto 100 sztuk złota. Dzięki, teraz możemy przejść do nauki. Nauczaj mnie. Umiejętności złodziejskie. Aha, o to chodziło. To ja tego nie potrzebuję. Do wilka pójdziemy. Wilk może mieć wilcze skóry. A ty kim jesteś? Angir. Coś tam z tobą gadaliśmy wcześniej. Idźmy do wilka jeszcze na koniec tego odcinka. Taron. I wilk. Pisowy 200 handel. Po cholerę mi takie przedmioty. Naprawdę nie wiem. Dokładnie to samo powiedziałem. Dobra. Zakończę na tym odcinek. Cześć.